Dzień dobry Państwu. Już bez czapeczki, czyli wiadomo, że nie będzie o Trumpie i o Stanach Zjednoczonych. Sprawy organizacyjne. Ja już wielokrotnie, jak słuchałem tego, co mówię, to zauważyłem, że ja się jąkam. Ja normalnie się nie jąkam, ale jak mówię do Państwa, to cały czas się zastanawiam nad tym, co powinienem powiedzieć, żebym nie chlapał jęzorem, mam taką tendencję. W normalnych rozmowach jąkanie nie występuje i mam nadzieję, że tutaj też przestanie w końcu występować, jak wyzbędę się resztek tremy. Znaczy w zasadzie ja nie mam tremy, ale jakoś tak wychodzi. Mam nadzieję, że mi to wybaczacie. I jeszcze jedna sprawa. Ja jakiś czas temu zaproponowałem, żebyśmy przeszli na ty. Nie wszystkim to odpowiada, nie wszystkim się spodobało, ale jeżeli nie będzie Wam przeszkadzało, znaczy jeżeli komuś będzie, to proszę mi to napisać, to ja chciałbym do wszystkich mówić perwy. Bo tak to się zastanawiam, odpisuję komuś i jak jest taka prosta, oczywista, ktoś mi na przykład pisze Adamie, no to wiadomo, że jesteśmy na ty. Jeżeli ktoś, ale czasami jest taka forma bezosobowa i ja nie wiem, czy z tą osobą już byłem na ty, czy nie i mam wątpliwości, więc dla uproszczenia, jeżeli można, to ja będę mówił do wszystkich na ty. I proszę, też się tak do mnie zwracajcie. Mnie nie przeszkadza to, że ktoś ma 18 lat, 20, 25, 30 lub 90. Dla mnie jest to absolutnie naturalne. Ja jestem w głębi serca Amerykaninem, a czy Polako-Amerykaninem. I tam wszyscy zwracają się do siebie per ty. Formę pan zachowuje się wyłącznie dla ludzi, którzy stoją dużo wyżej w hierarchii zawodowej lub społecznej. Tutaj nie ma takiej sytuacji, więc wiek nie jest powodem do tego, żeby zwracać się do kogoś per pan, per pani. No, czasami dla okazania szacunku oczywiście tak, ale w tym wypadku ja zakładam, że my tworzymy społeczność. To nie jest tak naprawdę docelowo, mam nadzieję, że to nie będzie, nie wiem, fanpage Adama Beckera, tylko raczej może wspólnota ludzi o podobnych zainteresowaniach, podobnym sposobie myślenia, zgrupowana wokół Adama Beckera. Tak bym wolał. I coraz bardziej tworzymy to razem wszystko, bo przecież coraz bardziej aktywnie uczestniczycie. Już tam parę osób napisało, że lubią czytać komentarze, co się nie swoje nawet, co się rzadko zdarza, ale to jest fajne, bo to znaczy, że naprawdę to, co powiedziała, pamiętam, Ania Skolimowska, nie Jola, to się dzieje. Tworzy się wspólnota. Jak rzuciłem pomysł o zorganizowaniu spotkania, to został praktycznie entuzjastycznie przyjęty przez dużą grupę ludzi. Mamy już 3 lokalizacje. Okolice Kielc, okolice Gdańska i Mazury, jak w przyszłym roku jeden z naszej społeczności przyjedzie do Polski ze Stanów, rozumiem, to na Mazurach też będziemy mogli zrobić imprezę. Nie wiem, ile nas wtedy w tej chwili będzie, no coraz szybciej społeczność się rozrasta. Prawie myślę, że dzisiaj będzie 3300 osób po południu. Może w ciągu tygodnia od dzisiaj będzie 4000, no myślę, że 5000 osób powinno być do końca roku. I zobaczymy, co będzie dalej. Bardziej dla mnie jest istotna jakość niż ilość. Wcześniej myślałem o ilości, dlatego że wiązałem pewne plany z zarabianiem przez reklamy Google'a na YouTubie, ale Kasia i Peter z Fuerteventury, z którymi, jak się okazuje, gdzieś tam nasze drogi się w życiu zetknęły. Ja już teraz wiem, w jakiej sytuacji, bo mi to napisali na mailu, ale nie pamiętam. Nie pamiętam. Pewnie to było w takiej sytuacji, kiedy tyle osób było, że trudno było wtedy osoby, z którymi się tylko raz spotkałem, zapamiętać. I
Ale mamy bardzo fajną łączność mam nadzieję, że kiedyś to jest jedna z tych wysp, na której nie byłem, kanaryjskich, bo a w zasadzie byłem tylko na dwóch, Teneryfie i Gran Canaria. Jestem na Teneryfie chyba 2 razy. Na Lanzarote nie byłem i na Fuerteventurze też nigdy nie byłem. Więc wszystko przed nami. I wracając do pomysłu, więc zobaczymy, co będzie ze spotkaniem. Na razie miejmy nadzieję, że COVID zostanie wygaszony. Ja nie mówię, że on wygaśnie, on zostanie wygaszony, bo tak jak został zapoczątkowany, całkowicie bezsensownie, znaczy z punktu widzenia tych, którzy to rozpętali, tą całą awanturę, jak najbardziej, bo oni zarobili po prostu olbrzymie pieniądze. Nie wiem, czy wiecie, ja chyba kiedyś mówiłem, że każdy z Big Techów, dzięki, o ile cały świat zbiedniał, wszyscy ludzie, czyli wszyscy producenci, czy to są samochodowi, obojętnie, naprawdę zanotowali dramatyczny spadek obrotów. Ludzie zanotowali na ogół dramatyczny spadek przychodów i jakości życia. Z drugiej strony, no, nie mogą wychodzić, więc mniej pieniędzy wydają. To Big Techi, rekordowe zyski. Każdy z tych najbogatszych, typu Zuckerberg, typu panowie z Google'a, Brin i Page, czy z Twittera, 35 miliardów, nie, z Twittera Dorsey chyba mniej, ale tamci to 35, między 30 a 35 miliardów dolarów każdy wzbogacił się na pandemii. Znaczy dzięki pandemii, bo większość biznesu przeszło do internetu, ludzie więcej siedzą w internecie, więc większe wpływy z reklam i to potwierdza to, że ci, którzy nie tyle tworzą spiskowe teorie, czyli tylko wyciągają na wierzch prawdę o spiskowych teoriach, mieli rację. Już nie mówię o Bezosie z Amazona, który z tego co wiem, to chyba końca września zrobił obrót Amazon o 30 chyba miliardów też większy, przepraszam, zysk netto, niż przez cały ubiegły rok, a to jeszcze przed szczytem zakupów świątecznych. Więc to jest szansa, że Bezos znowuż wzbogaci się w tym roku o 50-60 miliardów dolarów, których i tak nigdy nie zdąży, nie da rady wydać, bo nikt, to są kwoty, których nikt normalny nie jest w stanie wydać, więc nie rozumiem tak naprawdę po co, ale chciwość ludzi jest nieograniczona. To jedno jest pewne. I chęć zapanowania nad innymi ludźmi. Czyli tak, przechodzimy na ty i jeszcze raz apel, że jeżeli komuś to nie odpowiada, to bardzo proszę o informację w komentarzu, więc będę starał się pilnować i nie odpisywać na używając formy ty. I mam nadzieję, że coraz bardziej będziemy tworzyli wspólnie ten kanał, bo ja to już traktuję jako wspólne dzieło. Jak już mówiłem, raczej coś, co grupuje ludzi o podobnych poglądach na życie, chęci robienia czegoś tam niż promowania mojej osoby, chociaż to naturalną siłą rzeczy następuje. Dzięki Państwu, dzięki Wam, przepraszam. Tak naprawdę to nagrywam ten filmik z innego powodu. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że ja muszę zacząć zarabiać na tym, co robię, bo w zasadzie od 3 miesięcy nie zarabiam. Jeszcze 3 miesiące temu gdzieś tam dorabiałem sobie na budowie, w tej chwili po prostu nie mogę. Dlatego, że no, coraz więcej pracy poświęca mi czasu na prowadzenie kanału. Myślę, że wkrótce uruchomię jeszcze tam. Znaczy rozszerzę działalność na kanale, bo mam nadzieję, że z początkiem roku, ale nie od, na pewno nie, od, nie całkiem od początku, ale na początku przyszłego roku uruchomię ten kanał biznesowy biało-czerwona.pl, dzięki któremu będę też mógł zacząć zarabiać pieniądze, no, proponując różne rozwiązania, nie wiem, sprzedając swoje usługi szkoleniowe na przykład. Mówię, kiedyś byłem jednym z najlepszych szkoleniowców, takich praktyków szkoleniowych, jeżeli chodzi o sprzedaże szkoleniowe w Polsce. No zobaczymy, jak to będę chciał sprzedawać, promować głównie produkty polskie i
ewentualnie amerykańskie. Na pewno zawsze bardzo dobre produkty, bardzo dobre jakościowo. Pewnie nie będą należały do tych najtańszych, ale to ja się tego nauczyłem w bardzo wczesnym wieku. Mój ojciec, którego na moje wspomnienie o nim jest dość blade, bo to kiedyś jeszcze dokładnie opowiem w jakimś odcinku, chociaż mówiłem o tym już w historii swojego życia, ale on, zapamiętałem chyba jeden, no dwa teksty, jeden odnośnie kobiet, on się da bardzo nie nadaje do przekazywania. No swoją drogą trzeba mieć nieźle, musiał mieć nakładzione w głowie, że dziecku coś takiego mówił, ale no, było trudno. Natomiast mówił, że nas nie stać, ponieważ nie byliśmy zamożnymi ludźmi, na kupowanie rzeczy tanich. I to jest prawda. Kiedy 28 czy 9 lat temu kupowałem odkurzacz Rainbow, wszyscy się z moi znajomi ze mnie śmiali, bo kupowałem odkurzacz, który był w cenie malucha. Samochodu, który był obiektem pożądania większości Polaków. No i ten sam Rainbow towarzyszy mi do dzisiaj. Znaczy mam już też nowy model, ale najnowszy, ale ten tamten w dalszym ciągu jest sprawny. 28 lat, wlewam do niego tylko 2 litry wody. Ci z moich znajomych, którzy uważali wtedy, że to jest kretyński wydatek, to wydali na zakurzacze od tej pory wielokrotnie więcej, worki, filtry i tak dalej. Więc per saldo to na tym wyszedłem do przodu i mam absolutnie rewelacyjny sprzęt. No myślę, że też będę próbował sprzedawać Rainbow, reklamować na swoim kanale, ale tym biznesowo. Ale wracając tak naprawdę do celu nagrania tego filmiku, bo jeszcze go nie powiedziałem, a już 12 minut ględzę, jak to ja. Proszę Państwa, sprowokowany do tego trochę przez, znaczy nawet może inaczej, impuls do zrobienia czegoś, o czym myślałem od dawna. Kasia i Peter, którzy mi podają pomysły na to, jak powinienem, w jakim kierunku powinien pójść mój kanał, także w kierunku biznesowym, bo zdają sobie sprawę, że przecież rachunki trzeba popłacić, a jak ktoś pracuje 12 godzin dziennie, to nie może robić czegoś innego. I dziękuję im za to. Dziękuję Kasiu i dziękuję Peterze. Oni mi podali pomysł, który gdzieś tam siedział we mnie od dawna, ale go odłożyłem w zasadzie na nigdy. Od bardzo dawna miałem ochotę napisać książkę. W zasadzie prawie od zawsze, jeszcze jak byłem po drugiej stronie muru. I bo dzięki też pisaniu ja zdecydowanie wcześniej wyszedłem, a to kiedyś do tego wrócę, jeszcze zrobię jakiś odcinek. Ale przeczytałem chyba 20 lat temu, nie pamiętam, ale w każdym razie dość dawno temu, książkę takiej bardzo młodej wtedy dziewczyny. Miała 17 lat, ją chyba zaczęła pisać, 18 jak ją wydała. Dziewczyna, z którą mi absolutnie nie po drodze ideologicznie. Wręcz nie po drodze to jest łagodne określenie. Ale no teraz to już kobieta, Dorota Masłowska, matka, z tego co wiem. Przeczytałem książkę Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. I odłożyłem na nigdy pomysł o pisaniu swojej książki. Dlaczego? No dlatego, że ja miałem pomysł na napisanie książki beletrystycznej opartej na moim życiu. No i przeczytałem książkę, która według mnie jest arcydziełem. Jeżeli chodzi o zdolność pisania, jeżeli chodzi o styl, no to Masłowska po prostu rozbiła bank. Książka jest naprawdę fantastycznie napisana. Tym z Państwa, którzy nie czytali, to naprawdę, naprawdę polecam, bo to jest, według mnie to jest ewenement. Jak sobie jeszcze pomyślałem, że to dziewczę miało 17 lat, jak zaczęło pisać, to zresztą to jest dziewczyna, która ma wadę wymowy, tak. Ale no pisze po prostu, zresztą nigdy później niczego równie dobrego, chociaż nie, no nie, w dalszym ciągu pisze niezłe rzeczy, ale ta jej pierwsza, ten jej debiut był zdecydowanie według mnie najlepszy. Okej, i powiedziałem, że nie. No ale teraz, proszę Państwa, troszkę idzie to w innym kierunku to wszystko i
Postanowiłem napisać książkę, która na pewno będzie miała ciąg czy ciągi dalsze, bo ona będzie skierowana do głównie pewnie do młodzieży, ale nie tylko. Znaczy do młodzieży nie w tym sensie, że będzie przeznaczona dla młodego czytelnika, ale mam nadzieję, że pomoże w tym moim projekcie, o którym mówiłem, edukacyjnym. Bo tam chciałbym wyłożyć swoje credo życiowe, powiedzieć, dlaczego dobrze zrobić tak, a nie inaczej, dlaczego pewnych rzeczy się nie powinno robić, a inne należy robić. I, no proszę Państwa, nie jestem w stanie, czy tak, nie mam, nie chcę chodzić po tak zwanej prośbie, czyli odbijać się o, znaczy po prośbie to i tak będę musiał pójść, bo do Państwa, ale odbijać się od wydawnictwa do wydawnictwa, przystawać na takie, a czy inne warunki. No chcę to zrobić sam przy pomocy Państwa. Chciałbym tę książkę napisać naprawdę szybko. Ona nie będzie bardzo długa, bo ja chciałbym ją... Ja mam jej pomysł, mam jej zarys, mam nawet jej tytuł, ale dopóki nie sformalizuję pewnych rzeczy, to nie będę mówił, jaki na dzisiaj wymyśliłem dla niej tytuł. Myślę, że się Państwu spodoba. Mam nadzieję. Znaczy Wam spodoba, przepraszam. Sam zapominam jeszcze. I chciałbym, żeby ona wyszła, jak da Bóg, pod koniec stycznia. Najchętniej bym ją zgrał z zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na następną kadencję, czyli 20 stycznia, ale chyba będzie trudno. Mam już wydawnictwo, które mogłoby to zrobić. No nie należy do najtańszych, ale mam rekomendację osoby, do której mam pełne zaufanie, że to jest naprawdę solidna firma, zrobią to dobrze i że książka będzie na wysokim poziomie, bo to jest dla mnie istotne. Chciałbym zrobić dwa wydania. Jedno wydanie większe, w ilości tam kilku tysięcy, no myślę, że maksymalnie 5000 egzemplarzy. Więcej byłoby chyba przerzuceniem się. Nie chodzi o to, żebym trzymał tysiące w piwnicy, zresztą której nie mam. Natomiast chodzi o to, żeby to w miarę szybko trafiło do rąk jak największej ilości ludzi, a jeżeli będzie potrzeba do druku, to oczywiście zawsze będzie można zrobić. I jednocześnie takie wydanie w granicach maksymalnie 500 egzemplarzy, jakby edycja limitowana, czyli inny format, lepszy papier, wkładki z ilustracjami, bo w pierwszej chyba nie będzie w ogóle ilustracji, w drugiej lub będą inne i zrobić to, te pomysły się jakby cały czas rodzą mi w głowie, bo ja cały czas o tym w tej chwili myślę i pewnie będzie 100 sztuk, które będą miały indywidualną wkładkę wręcz z dedykacją imienną, w innych będą numerowane, pewną część przeznaczę pewnie na licytację. To nie będzie dotyczyło tych, którzy zadeklarują, bo teraz przychodzę do rzeczy. Chciałbym zrobić to, czy chcę to zrobić z Państwa pomocą. Nie jestem w stanie tej książki wydać sam, więc chciałbym, żebyście Państwo powiedzieli, czy jest to przez Was akceptowalne, bo ogłosiłbym zrzutkę. Prawdopodobnie zrzutkę na wydanie tej książki. No, koszt jest znaczny, bo pomijając to, że ja po prostu już naprawdę nic nie będę mógł innego robić, bo jeżeli chcę ją wydać do końca stycznia, to naprawdę będę musiał kilkanaście godzin dziennie pracować zarówno przy tworzeniu kanału, bo tego nie chcę zaniedbać, jak i przy pisaniu książki. Dlatego też nie będzie bardzo długa, ale chciałbym, żeby to była pewna zamknięta całość i ewentualnie później kontynuacja, żeby była rozwiązaniem pewnych problemów, może które tam zawrę w tej pierwszej części. Mówię, no to jest żywe cały czas, bo cały czas się tworzy. Mam koncepcję, mam zamysł, mam tytuł, natomiast to, czy to dojdzie do realizacji, zależy w dużej mierze od Państwa. Ja się zastanawiam, oczywiście odczytując Wasze komentarze. Im więcej ich będzie, tym lepiej.
Do końca, pewnie do poniedziałku, będę miał zrobioną kalkulację. No jak powiedziałem, nie jest to tani pomysł. Być może wymyślę jakąś formę jeszcze taką, żeby to było coś w rodzaju inwestycji, że jeżeli akurat na przykład przyniosłoby to zysk, to w jakiejś tam formie ten zysk będzie można partycypować w tym. Chociaż wolałbym tak naprawdę przeznaczyć coś, co tam zostanie na ewentualnie na, nie wiem, na zorganizowanie właśnie jakiegoś naszego wspólnego spotkania lub da Bóg na uruchomienie wcześniejsze kanału biało-czerwona.pl, który już powinien zacząć zarabiać na siebie i no, nie stwarzać takich sytuacji, bo ja się czuję niezręcznie mimo wszystko z tym. Całe życie zarabiałem pieniądze na handlu, ale to był handel, prawda? Czyli coś sprzedawałem, coś, jestem przeciwnikiem w ogóle, zrobię zresztą odcinek na ten temat, części MLM-ów polegających na jakichś tam wpłatach. Dla mnie to są wszystko piramidy finansowe, wszystko, bez wyjątku. Nie znam takiego, który nie byłby piramidą finansową. Nawet jak zarzekają się, że nie ci twórcy, to zawsze jest piramida finansowa. Czy to jest kryptowaluta, czy serwery do wydobywania kryptowaluty, czy no, whatever. Zawsze okazuje się to piramidą finansową. Ale ta część komercyjna, mam nadzieję, pozwoli na dalszy rozwój. Być może zacznę sprzedawać te swoje usługi doradcze i szkoleniowe, jeżeli taka będzie potrzeba i taka możliwość. Jak już wspominałem, byłem jednym z lepszych szkoleniowców i marketing dyrektorów, ale marketing dyrektor mnie nie interesuje, bo to trzeba być cały czas, ale jeżeli chodzi o szkolenia, wynajęcie jak najbardziej praktyków sprzedażowych. Internet jest pełen ludzi, którzy są mistrzami sprzedaży, a poza sobą nigdy niczego nie sprzedali, ale potrafią się skutecznie sprzedawać i wyciągać od naiwnych frajerów, przepraszam za to określenie, kasę. Natomiast ja wyszkoliłem tysiące ludzi, którzy skutecznie sprzedawali, sprzedają do dzisiaj i zarabiają na tym pieniądze. No więc może w jakiejś formie do tego wrócę. Natomiast przede wszystkim pytanie, czy bylibyście skłonni zaakceptować i pomóc w wydaniu w tempie absolutnie błyskawicznym książki. Nie wiem, jakie sugestie, jak chcielibyście, żeby to wyglądało, czy... Bo ja mam pewną koncepcję, ale tak naprawdę chcę ją przedstawić po tym, jak wysłucham waszych opinii. Przede wszystkim tak, czy akceptujecie tą formę wsparcia finansowego dla wydania książki, czy ewentualnie to jakieś tam małe, większe darowizny, czy partycypowanie w zysku, jeżeli do niego dojdzie. No dzisiaj ja nie wiem, czy będzie, bo się może okazać, że po prostu będzie wtopa finansowa, prawda? Z góry mówię, przecież może się okazać tak, że nawet kwota, którą... No, czy postaram się, żeby to było policzone tak, żebym nie dokładał, bo już nie mam z czego naprawdę dołożyć, ale żeby nie było tak, że nie będzie mogła być zrealizowana, bo na przykład zabraknie i ktoś płaci, a książka nie będzie mogła być wydana, więc to policzę tak, żeby nie było absolutnie takiej możliwości. Dostałem już ofertę z wydawnictwa na zrobienie właśnie takiej ekskluzywnej, wąskiej edycji limitowanej i tej większej. No wydaje mi się, że proporcje 5000 na i 500 limitowanej powinny być ok. Jak Bóg da, będzie trzeba więcej, to się zawsze dodrukuje, z tym, że edycji limitowanej dodrukowywać już nie będę. W zależności od Państwa opinii, od Waszej opinii, od Waszych ewentualnie deklaracji, będzie zależała ilość książek w edycji limitowanej, ale na pewno nie będzie drugiej edycji limitowanej tego właśnie pierwszego wydania.
No cóż, to na tyle. Czekam na Wasze opinie. No, strasznie znowu blędziłem 25 minut tak naprawdę o czymś, co spokojnie ktoś inny pewnie zrobiłby w 3 czy 4 minutach. A nie wiem, czy już mówiłem, ale tak, nie będę, nie, bo chyba nie mówiłem, dlaczego, jaki jest główny powód. I zaakceptowałem to, co napisała Kasia i Peter z Wysp Kanaryjskich. Dlaczego nie będę korzystał z zarabiania na kanale YouTube. Raz, że w każdym momencie mogą mnie zdemonetaryzować, czyli powiedzieć, że jednak moje treści nie odpowiadają ich polityce w ogóle publikacyjnej i nie pozwalają mi dalej zarabiać pieniędzy, więc nie chcę się od nich uzależniać, to jest pierwsza rzecz. Druga, i to jest chyba tak naprawdę ważniejsze, wiem, jak ja nie lubię, jak przerywa mnie coś, co mnie interesuje, reklamą. Pieniądze z Google'a nie są duże, a wydaje mi się, że jakieś tam wsparcie z Waszej strony na też funkcjonowanie kanału w sposób niezakłócony, bez reklam, zawsze się znajdzie, ale to zobaczymy. Ja tutaj niewiele planuję. Planuję wydanie książki. Jeżeli mi w tym pomożecie, w ogóle super. Jeżeli nie, no będę musiał to odłożyć na później, ale naprawdę chciałbym wydać do końca stycznia, a jakby Pan Bóg dał do 20 stycznia książkę, no to byłbym po prostu przeszczęśliwy. No ale to zależy nie do końca ode mnie. Dziękuję i do usłyszenia. Czekam na Wasze opinie.